ten film ma jednak budować most, a nie go burzyć. Tak mi się wydaje. To się wydarzyło i zakopywanie czegoś pod ziemię i nieruszanie tego, to jest to tak, jak jest z traumami w ciele. Ale Sandra, sorry, przerwę ci na moment, bo powiedziałaś, bo a propos też cech Polaków, to jest moim zdaniem też jedna z naszych takich narodowych cech, że my jednak wolimy, jak coś jest takie, wiesz, lekko przypruszone ziemią, zakopane, że gdzieś tam widać, przebija się, wiesz, delikatnie przez tę ziemię, ale nie ruszamy. Nie wszyscy, wydaje mi się. Dobrze, może nie wszyscy, tak. ale że część z nas lubi taką bezpieczną pozycję i woli nie gmerać tym patykiem w tej ziemi. No tak, no właśnie, bo to jest bezpieczne i komfortowe, ale z traumami jest tak, że one zawsze wyjdą. Czy w tym pokoleniu, czy w późniejszym pokoleniu, one zawsze, znaczy tak wyjdą, jak chciałam to przyrównać do traum w ciele. Jeżeli coś przeżyliśmy i nasz mózg to zakupuje, żeby po prostu się chronić w jakiś sposób, to i tak wyjdzie w różnych po prostu innych, jakby to powiedzieć, no wyjdzie to inaczej, czy to będzie stan depresyjny, czy to będzie uzależnienie. Po prostu traumy wychodzą w zupełnie inny sposób, jeżeli są tak bardzo zakopywane i tak bardzo chowane. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.